Lecimy z Wielką Brytanią. Silverstone. Silverstone będzie ciężkie. To jest najtrudniejszy chyba wyścig ze wszystkich wyścigów. Jeśli chodzi o tempo botów. Najboty są bardzo szybkie. I Patryk Rutej prowadzi mistrzostwa w Alfa Tauri. O jeden punkt przed Maxem Verstappenem. Dobra, bo tutaj sporo poprawek przychodzi na Wielką Brytanię. Dzięki czemu powinniśmy odskoczyć do góry. Względem osiągu na pewno nie przeskoczymy Ferrari. No chance. You're not currently in a rivalry. Dziękuję bardzo. Sooner or later you'll probably be asked. Wszystko się udało. Odskoczyliśmy od Astona, przybliżyliśmy się do Ferrari, ale dalej odstajemy. Jesteśmy tak po środku między Astonem a Ferrari. It's time to remind ourselves of our top three. Wygląda zajebiście, nie? Tak nie jest. Kwalifikacjach ledwo chyba wejdę do Q3, tak mi się wydaje. 4 dychy straty medy mają do soft. Nie ma szans, że na medach wejdę. Nawet nie będę próbował. A jak wyścigu? Będzie ok, czyli będzie start na sucho. Potem plus 15 minut, tutaj jeszcze pochmurnie. Plus 30 minut deszcz, dobra, będzie ciekawie wyścigu. Dobra, trzeba walnąć tutaj lapa na początku sesji. Przewinę czas. I wyjeżdżamy na tor. Let's go. Checks complete. O, puścił. Pięć sześćset. Ale to patrzcie, Leclerc 25.0. No nie wiem. Przejdziemy dalej, ale strata jest potężna. Kurziwa, no Pierre. Skąd? Pierre, w treningu zasysałeś pałę, byłeś sekundę za mną, a teraz jesteś 0,6 przede mną? Tell me how. Tell me why. No nie wygląda to dobrze. Sekunda straty mi wynia, ale no zobaczcie, 11 dopiero. Nie wiem, dwie dychy zejdę jeszcze z tego, 3. Może boty pojadą wolniej, bo przeważnie tak jest, że niektóre boty potrafią w Q1 szybciej pojechać niż w Q3. Dobra, let's go na medach i potem softy. Udałoby się poniżej 1,26 zrobić.
opuszczają, rzeczywiście. ...25,8 na medach. Wiedych wolniej niż to, co zrobiłem w Quidden Soft. No, bad. Mówisz Antix? No jest P8, no ale jak widzę, że Russell jest P10, to raczej nie wejdziemy. Chociaż z drugiej strony, widzowie, jest taka sytuacja, skoro ma padać w wyścigu plus 30 minut, to lepiej chyba startować na medach. Przedłużyć stint. P11. Na medach Gasly! Jo pierdziele, jaki on jest szybki! No cztery dychy szybciej pojechał ode mnie na medach. Cholera. Bottas. Cała dziewiątka. Pierwsza dziewiątka na medach. 25, 4, 4, 4, 2, 1. Jak będzie P11, to biorę te P11. Lepiej startować na medach. No bo zobacz, ja się dostanę do Q3. Tu nie ma sensu wchodzić do Q3. Nie ma sensu. Jak ja wejdę do Q3, to ja będę na P10. Bo to będzie max, co będę mógł zrobić. Gasly jest 4 dychy szybszy ode mnie. Czystym tempem. Już lepiej startować 11 na medach i czekać na deszcz. No. Logic, nie? Carlos Sainz. Dobra, teraz trzeba wycelować. Tak, żeby nie pobić Alonso, ale być przed Vettelem. Vettel ahead. Their best lap time is a 1:25.8. No nie, źle to zrobiłem. Ja pierdzieć. Ja jestem głupi. Za mocno zwolniłem. Dobra, jedna pozycja. Charles Sainz. No nigdy nie celowałem, nie miałem takiej okazji, żeby celować. Pierwszy raz trochę. Dobra, deszcz będzie gdzieś pod koniec. Medy, softy. Dobra, paliwo jest ok, według mnie. Let's go! Trzecie opłonki. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Jeff, ty pało... Jakie 10 minut? Co ty gadasz do mnie? Miał być plus 30. Teraz powie 15. No by tak powiedział za 10 minut. No drugi bieg mi się wbił! Na starcie.
Ale pech. Jak za późno. No, złapać się do Gasly'ego jakimś cudem. When you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja nie później zahamowałem, żeby mieć DRS. Oj. Nie będę miał DRS teraz. Nie trzeba Leclerca przepuścić. Ledwo się mieszczę w zakrętach. Dobra, Leclerc, jedź. Jesteś teraz Leclerca. O, jeszcze nie, Jeff, jeszcze nie. Za wcześnie, za wcześnie. Nie widzę, żeby też miał zaraz spaść. Prognoza pogody. 5 minutes until rainfall expected. 5 minutes until rain. Dries seem like the best tire for now. Looks like rain is inbound and we're expecting it in around. Dobra, boty z softu zaraz jadą. Dries seem like the fastest tire at the moment. Będą czekać do 10. Znacznie szybsze w tych szybkich zakrętach. My z przodu, widzę. Gasly wyprzedził Pereza. Nie bardzo dobrze. Mercedes, który prowadzi, nie jest daleko. 3-4 sekundy przede mną. 4-5. 4 bym powiedział bardziej. To okrążenie. Prognoza pogody, Jeff. Prognoza pogody. We're expecting the rain to hit us anytime now. Dries seem like the best tire for now. Zobaczymy, co softciarze zrobią. Chyba padać. Cholera, w idealnym chyba momencie dla Leclerca i Gasly'ego. Seem like the fastest tire at the moment.
A new strategy is available on the MFD. Copy. Dopiero teraz jedzie. A niefortunnie to wszystko się potoczyło. Ja pierdyle. Pierre is in the pit. Ach. Skąd mogłem wiedzieć, że deszcz będzie na początku wyścigu? Skąd mogłem wiedzieć? Prognoza pogody przed wyścigiem była inna. Ajajaj, ale to jest pech. Ale cóż przed Ricciardem. No to teraz nudny wyścig będziesz. To nie o to, żeby... Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. A cóż. Przed nami wyjechał Merc z Red Bullem. Gasly chyba na P4 jedzie w ogóle. No szkoda, szkoda. Ale tempa w deszczu nie ma. Kolega zespołu. Gap to teammate ahead is 8.0 seconds. Jak? 8 sekund jest przede mną, przecież on był 5. Przed pit stopem. Kolega zespołu. We're trailing our teammate by 8.5 seconds. They're on fresh inters. They're in fourth. The time last lap was a 1:34.9. Kurde, jest szybszy ode mnie. Gasly szaleje dzisiaj. Bo jedyny tor, na którym boty w deszczu są szybsze. Jaki heavy rain? Prognoza pogody. Heavy rain to stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Inters seem like the fastest tire for now. No to nie ma szans, już nic nie jestem w stanie zrobić. Jak nie będzie wetów, to nie wygra. To już nic nie zyskam. No sorry, widzę, że taki nudny wyścig. No co by on zrobić, no? To te boty tak załatwiły. Jeff. Co mam poradzić na to, no? Nie jestem w stanie nic zrobić. Chciałbym, żeby to był ciekawy wyścig, ale niestety. O nie, panie Ricciardo. Dobra. Challenge na ostatnie okrążenie, zejść poniżej 1.35. Mam naładowaną baterię. Niech on wygrywa. Verstappen będzie drugi. Nie stracimy prowadzenia. Dzięki Huge Daniel za Prima. Kończy wyścig. Czy zejdziemy poniżej 1.35 na 1.34 na tym ostatnim okrążeniu? I tak nie potrzebujemy, bo tutaj już nie ma gdzie wykorzystać baterii. Czy ja dostałem? Ja pierdzielę. 3 sekundy kary, tak, na mecie. Ty zobaczysz, ale Pierre pojechał wyścig. Musiał być tak na limicie. Wykroczenie. No walczyłem z tylną osią.
Ja pierdzielę, no dali mi za to karę. Nie mogę się zmieścić. Ranking. 15 punktów strat do maksa. Mówiłem, że ten wyścig to będzie ciężki. Same dobre wyścigi już przed nami. Węgry, oj tak, Węgry.